Dzień dobry. Witamy w to dżdżyste popołudnie z Lizbony. Co tu jest dżdżystego? Dżdżyste. Nie czujesz tej wilgoci w powietrzu? Wszechogarniającej? Nie wiem. Odczuwasz, Magdo, jakiś dżdżu jakiegoś trochę? Nie, dla mnie jest idealnie, więc... Jak skania dżdżu potrzebujemy jednej chmurki, bo jest słońce przepiękne. Natomiast raduje nas to, że 25 tysięcy ponad pielgrzymów przyjechało z Polski, by cieszyć się Światowymi Dniami Młodzieży, a wśród nich Magdalena. Magda. Magda. Witaj, Magdo. Szósty raz mnie poprawia i akurat na początek transmisji. Magda, nie Magdalena. I dzisiaj... Ale to nie dlatego, że ja chcę być niemiła, tylko po prostu tak mam w dowodzie. Tak mam w dowodzie. No. Może się kiedyś nauczę. To Magdo, chciałem zacząć, jeśli mogę. A, przedstawimy, bo jest Rafał Urbański też, ten mężczyzna w okularach. Rafał Porzeziński, dzisiaj to, zdjął okulary. To ja, a Magdalena ma na imię, na nazwisko Bereda. Magda. Magda. Dobrze ci idzie, dobrze ci idzie. To 6 razy sztuka. Dobry początek. Słuchajcie, jak byłem mały, kiedy Światowe Dni Młodzieży raczkowały, to jeśli ktoś powiedział nam, że śledzi go 50 osób, to albo go kierowaliśmy na policję, albo do psychiatry. Dzisiaj jest tak, że Magdę śledzi w internecie, nie wiem, kilkaset tysięcy. I nie kierujemy cię w związku z tym do żadnych specjalistów, ale czy jest to uciążliwe i jakie minusy widzisz w tej netowej popularności? Myślę, że tak naprawdę te minusy to jest kwestia poukładania sobie w głowie, że tak naprawdę to jest trochę drugi świat, a tutaj jesteś ty w tym normalnym życiu i że tak naprawdę no kwestia gdzieś tam sobie poukładania, że to wszystko jest wirtualne i że w sumie trzeba mieć taką pokorę, bo nie wiadomo, kiedy to może się skończyć. Z drugiej strony trzeba mieć też pewnie niemałą ostrożność, żeby mieć świadomość, że osoby, które śledzą cię w tym świecie wirtualnym, wcale nie mają tak trudno, by dostać się w pobliże tego świata realnego. Czy nie myślisz, że dawanie wiedzy o sobie, i teraz nie pytam tylko o ciebie, ale o każdego, kto umieszcza choćby zdjęcia swoich dzieci w internecie, nie jest wystawianiem się na pewny atak, nawet jeżeli nie będzie to atak bardzo brutalny, to jednak jakiś. Czy nie myślisz, że to jest dużo cieni, ma taka sytuacja jawności? Oczywiście, że tak. Ostatnio nawet na moim osiedlu gdzieś tam dziewczynki zobaczyły, że sobie jestem, no więc już się pojawiła się plotka, że sobie tam mieszkam. Ale no z drugiej strony jest to też miłe, no bo po prostu podchodzi taka osoba po zdjęcie i po prostu jest wdzięczna za to, że po prostu gdzieś tam coś robię. I być może jestem jakąś inspiracją i daję uśmiech w tym internecie, ale z drugiej strony są też takie cienie, że na przykład dostaję różne wiadomości, jakieś takie pogróżki, jakieś takie niemiłe jak rzeczy. Jak choćby? Jak nie zaśpiewasz dla mojego brata w ślubie, to nie wiem, spalę ci samochód, czy nie tego kalibru? Nie, 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 aż tak to nie, ale no czasami mam tak, że pojawia się ktoś, kto pisze wiadomość i mam wrażenie, że to nie jest bezpieczna osoba. Po prostu mam takie uczucie, więc trzeba uważać i mój patent na to jest taki, że jak gdzieś jestem, to dodaję zawsze relacje gdzieś tam później, jak już jestem bezpiecznie w domu. Moja mama też zawsze jest na to uczulona, że Magda, jak dotrzesz do domu, to wtedy sobie powstawię. Chcesz powiedzieć, że twoje live'y są oszukane i wcale nie jesteśmy teraz w Lizbonie? Kurczę. A powiedz, te światy się przenikają, ten świat wirtualny i ten rzeczywisty? Czy w świecie wirtualnym udaje się zbudować rzeczywiste relacje? Tak naprawdę w wirtualnym świecie myślę, że da się zbudować relacje, ale finalnie i tak brakuje ci tego po prostu dotknięcia danej osoby, po prostu przywitania się i porozmawiania w rzeczywistości, więc moim zdaniem zawsze będzie tak, że będziemy potrzebować finalnie się z kimś po prostu spotkać. Teraz pytanie do wszystkich, którzy nas oglądają, przepraszam Rafale, żebyśmy tak z ręką na sercu sobie odpowiedzieli, do Magdy też, ile godzin mija od momentu, kiedy się obudzimy, a może minut, a może sekund, do czasu, kiedy spojrzymy po raz pierwszy na naszego smartfona. Czas start. Najpierw się chwali Rafał.
Ja wiesz, nie mam smartfona. Nie mam smartfona. Ma w kieszeni. O właśnie. Macie na stole? Ja nie mam. Mam notatki w nim. Ja zawsze na scenie jestem bez telefonu, więc... A, świetnie. Nie, wiesz co, nie potrafię odpowiedzieć. Nie potrafię. Wydaje mi się, że minut jednak, że nie sekund. Mhm. Magda? No, minuty. Minuta. mniej więcej minuta. Minuty. Rozumiem. I co pierwsze sprawdzasz? No właśnie, mój kciuk jest za bardzo przyzwyczajony do jakiegoś Instagrama, do Facebooka. Ja często czytam komentarze i niestety to jest moja taka wada, że no, przeglądam i potem to trwa długo. Jeśli są pozytywne, to domyślam się, dzień zaczyna się dobrze, tak, a gdy zaczyna się hejt, to zaczyna się źle? Tak, to wpływa. Smutno, tak, strasznie. To działa, niestety. Czyli nie masz tak, że to w Magdzie jest odpowiedź na to, czy jest dobrze, czy źle, tylko musi być gdzieś na zewnątrz, w lajkach, serduszkach, nie, dislajkach, nie, share'ach. Nie aż tak, bo to jest po prostu też kwestia poukładania sobie, że no okej, dostałaś słaby komentarz, ale może ta osoba po prostu ma słaby dzień i tak potrzebowała ci napisać. Więc to jest kwestia po prostu odłożenia telefonu i potem wstajemy, Magda, i dawaj, rób swoje. A ja chciałem podrążyć wątek relacji, bo obserwuję często moje dzieci, widzę, że gro relacji, które oni dzisiaj mają, to jest komunikator. Ty częściej komunikujesz się przez rozmowę czy przez Messengera? Czasami wolę zadzwonić, ale czasami jest też tak, że wiesz, na przykład jak potrzebujesz zamówić jakieś jedzenie, to 10 razy sobie mówisz, że poproszę pizzę z tym, a potem i tak mówisz co innego i się zatniesz, więc czasami fajnie jest pogadać. Na przykład z moją mamą bardzo długo rozmawiam przez telefon i wolę czasami po prostu zadzwonić niż pisać, ale są też takie osoby, z którymi po prostu wolę napisać i tyle. No właśnie, a okazywanie uczuć, nie? Czy emotka wystarcza, czy jednak... Nie, totalnie nie wystarcza. Nie czasami wystarcza. Taka uśmiechnięta emotka, tutaj mam wrażenie, że ktoś po prostu jest na mnie zły. No, bo ja zdradzę taką tajemnicę, my sobie założyliśmy taką grupę przed tym spotkaniem i w tej grupie miało nie być emotek. Tylko tak. Nie wszystkich poinformowaliście. Nie, no był hashtag bez emotek. Bez emotek, dobrze. No i nie ma póki co? No ty rzuciłeś jedną. Straszne rzeczy się dzieją, bo nie tylko nurkujemy w ten świat nierzeczywisty zamiast rzeczywistego, ale nawet gdy trwa, niech tam randka, spotkanie klasowe, albo nawet wizyta u rodziców, to zdarza nam się komunikować tymi internetowymi systemami z osobą, która jest w kuchni albo siedzi tuż obok. Nie? To jest tak, zdumiewające, to jest straszne. Smutne i odzierające nas z człowieczeństwa. Centrum Rozwoju Przemysłu Kreatywnego. To jest taka, Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych. Właściwie wielu przemysłów, tak. Tak się skupiłem na jednym, tutaj, a to przemysłów kreatywnych. Tak, bo to jest instytucja... Przygotowało przesympatyczną ankietę, którą będziemy w ramach Światowych Dni Młodzieży kolportować. I z tej ankiety, mam nadzieję, dowiemy się, jaka jest sytuacja nasza w związku, znaczy nie nasza, bo to do 30 roku życia można tylko wypełniać, ale osób młodych w tych relacjach. I na przykład, czy zgadzasz się z określeniami i takimi stwierdzeniami, że czas spędzony w wirtualnej rzeczywistości jest dla ciebie czasem zawsze produktywnym? I to jest super pytanie, bo naprawdę bardzo często usprawiedliwiam wzięcie tego narzędzia do ręki tym, że przecież tam jest praca, rozwój, dostęp do wiedzy itp. itd. Gdybyś miała, Magdo, z ręką na sercu odpowiedzieć na to pytanie drugie w naszej ankiecie, to zdecydowanie się zgadzasz, czy nie zgadzasz się? Nie, no czasami po prostu spędzamy tam kilka godzin bez sensu tak naprawdę i zgadzam się, że warto byłoby czasami odłożyć ten telefon. To jest trudne, no bo każdy ma telefon i każdy może do ciebie napisać, może, nie wiem, wysłać jakieś zdjęcie na Instagramie, może wrzucić jakąś relację, jesteś ciekawy, co teraz robi, więc no to jest niestety taka pułapka, po prostu pułapka. Trzeba się umieć z tego otrząsnąć. Umiesz? Wydaje mi się, że tak, dlatego, że jak gdzieś tam jestem z bliskimi, to zawsze ten telefon, okej, mamy taki czas, że dobra, chodźmy zobaczyć, co się dzieje, ale potem odkładamy i faktycznie rozmawiamy i śmiejemy się i gdzieś tam, jak nie wiem, jest jakiś wieczór wolny i spotykamy się ze znajomymi, to umiem odłożyć ten telefon. Czy zdarzają wam się detoksy? To jest pytanie do wszystkich, którzy nas oglądają i jak długo one trwają, bo w ankiecie też pojawia się pytanie, czy przypominasz sobie taki tydzień
tydzień, wyobrażasz coś sobie, 7 dni bez internetu, brzmi to straszliwie. Dzisiaj informacja, że nie masz pracy, czy że nie masz zdrowia, jest mniej przerażająca niż to, że nie ma sieci. I to jest obłęd. Pamiętasz, Rafał, ciebie spytam, to taki tydzień, że nie dotykałeś, w ogóle nie byłeś w internecie. Szczerze, chyba nie. Oczywiście po maturze, bo przed maturą nie było internetu. Prawie. Nie pamiętasz, nie? Po maturze nie, chyba. Magda, nie pytam. Ale nie, ja akurat jestem takim rocznikiem, wydaje mi się, że miałam to takie dzieciństwo, kiedy nie było jeszcze telefonu, za bardzo nie wiedziałam, co to jest internet. Gry komputerowe to też tak jakoś średnio, dopiero później, jak miałam takie już może 10 lat, to już gdzieś tam pojawiało się to wszystko. No dobrze, i od tego 10 urodzin pamiętasz taki tydzień bez internetu? Nie, no na pewno nie. Na pewno nie. Trzeba sobie powiedzieć prosto w twarz. Wierzę, że ktoś z Państwa pamięta. Ja pamiętam, bo jest taka rzeczywistość, która się nazywa rekolekcje ignacjańskie. Bardzo polecam. Wczoraj było święto Ignacego Loyoli, który tę metodę duchowości dał światu. I tam, jak przyjedziesz, oddajesz sprzęt elektroniczny na cały czas trwania rekolekcji. Nie ma nawet możliwości zadzwonienia. Ale to jest fajne. To jest super, po prostu taki sprawdzian dla samego siebie. Jesteśmy umówieni na tydzień w takich warunkach? No dobra, możemy. Tak, dobra. Możesz spróbować. Trzymam Magdę za słowo w takim razie. To ja sobie nagram coś wcześniej, żeby... żeby wysyłać tak, jakieś tam... żeby nie stracić followersów. Nie, no bez Co przesadzi. Czujesz, gdy tracisz followersów? Tak powiedzmy 20 w ciągu danego dnia. Czy to jest realna strata, jakby ktoś bliski odchodził, czy nie, niezauważalna? Nie, tam... po prostu trzeba się pogodzić z tym, że jeśli coś się robi publicznie, to albo ktoś cię lubi, albo ktoś cię nie lubi. Bo rozmawialiśmy troszkę przed wejściem tutaj o takim serialu Black Mirror, mrocznym serialu, ale bardzo ciekawym. I tam jeden z odcinków polegał na tym, że w zasadzie twoje miejsce na Ziemi tłumaczyła liczba tej sympatii, ta skala tych gwiazdek i polubień. Prawdziwy czy nieprawdziwy w swojej wymowie ten obraz był? Ja myślę, że prawdziwy, bo gdzieś tam wydaje mi się, że nawet gdzieś tam po mniejszych ludziach, po młodszych ludziach, zauważyłam, że jak ktoś ma więcej lajków, to po prostu jakoś, nie wiem, myślisz, że ktoś jest lepszy, a to w ogóle tak nie działa. Ja uważam, że każdy człowiek jest wyjątkowy na swój sposób, a my mierzymy to wszystko miarą lajków i to jest straszne, bo no, niestety tak gdzieś to zaczęło działać i nawet jak sobie przeglądam TikToka i ludzie komentują, to im lepszy komentarz napiszesz, tym wiesz, że będziesz miał więcej lajków, więc jakby będziesz czuł się bardziej lubiany. I to jest takie koło, można się tak w tym zatracić, że trzeba mocno, mocno uważać i po prostu mieć gdzieś tam głowę na karku i cały czas pamiętać, że okej, tu jest moja mama, tu jest mój tata, tu jest mój brat i że to jest ten świat, w którym powinienem się obracać, że to jest po prostu gdzieś tam drugie życie tak naprawdę, które za chwilę można zamknąć i już go nie ma. Ja miałam jakiś taki gorszy czas właśnie, że dostawałam dużo, bardzo dużo hejtów i w pewnym momencie mówię, kurczę, Magda, zamknij telefon, już nie ma tego. Jakby już masz normalne życie, jesteś normalną Magdą, która myśli sobie, że o, fajnie by było dzisiaj pójść po prostu na siłownię, o, fajnie by było zjeść sobie dzisiaj to albo to, wybrać, móc spotkać się ze znajomymi. I ten telefon nagle okazuje się, że po prostu jest jakimś takim dodatkiem do naszego życia. Mhm. A jest ta przestrzeń internetowa dla ciebie miejscem odpoczynku, czy raczej miejscem pracy? Myślę, że chyba raczej miejscem pracy, bo gdzieś tam to, co robię, jak tworzę muzykę, to jest czas bez telefonu. I kiedy mogę się podzielić tym z ludźmi, to traktuję to jako taka przyjemność i że mogę po prostu pokazać coś, z czego jestem dumna, że przed chwilą to napisałam, przed chwilą napisałam tę piosenkę. I zobaczcie, nie umiem powiedzieć wam słowami, jak się czuję, ale mogę to zaśpiewać. A dużo relacji z tego świata wirtualnego przeniknęło do twojego życia jako takie relacje prawdziwe później? Bo my na przykład poznaliśmy się w realu, prawda? Poznaliśmy się na koncertach Betlejem w Polsce kilka lat temu. Nie poznaliśmy się w tej przestrzeni, nie pisaliśmy do siebie wiadomości, nie? Raczej rozmawialiśmy. Niedługo to będzie ewenement. To jest są ci, co poznali się w realu. Jedyna para na tym imprezie.
Dobrze, to jest jeszcze taka rzecz, która wchodzi mi bardzo intensywnie po głowie, bo jak jesteś w tym świecie, to jesteś albo łowcą, czyli nadawcą, albo zwierzyną, czyli odbiorcą. I mówię nie bez powodu tymi terminami, bo rzeczywiście te wszystkie algorytmy są pomyślane tak, żeby było nam szalenie trudno oderwać się, jak już wskoczymy na głowę. Ale przychodzi mi też do głowy to sławne idźcie na cały świat i głoście. Myślę, że to narzędzie jest doskonałe, żebyś nawet będąc, nie wiem, jak Nik Wójcić bez rąk i nóg, mógł głosić prawdę, często szlachetną, na cały świat. I teraz, co jest tym haczykiem według ciebie, Magda, co sprawia, że ludzie chcą słuchać dobrych treści? Bo zło, lęk, to zawsze się sprzeda, bo na tych emocjach łatwo jest budować przekaz masowy. A co jest haczykiem w dobrej nowinie? Wydaje mi się, że prawda, że ludzie finalnie zawsze będą potrzebować czegoś szczerego, czegoś prawdziwego. I wydaje mi się, że odkąd tworzę, odkąd gdzieś tam sobie założyłam ten kanał małej dziewczynki na YouTubie, która sobie śpiewała, która miała ogromne marzenia, to do tej pory jestem sobie tam i ci ludzie faktycznie cały czas są ze mną. I mam wrażenie, że dlatego, że po prostu jestem tą samą dziewczyną, co oni. Że jestem taka sama jak w internecie i dużo razy też się z tym spotykam, że jak ktoś mnie widzi na żywo, to mówi, ej, jesteś spoko. Jakby, że w sumie myślałem tak o tobie w internecie i się bez sprawdziło. Bez filtrów też się sprawdzasz. Tak, tak, też się sprawdzasz, więc jest to miłe, jest trochę dziwne, ale wciąż miłe, więc... Więc tak. Więc tak. Rafał, teraz mów o ankiecie coś mądrego. O ankiecie. Znaczy ja myślę, że ta ankieta dopiero ciekawa będzie analiza tego, co nam przyniesie w większej grupie, która ją wypełni, dlatego będziemy chcieli wam w czasie trwania tej sceny polskiej, tego festiwalu młodych tutaj, zachęcić was do tego, żebyście te ankiety wypełnili. Jeżeli chcecie, to znajdziecie mnie tutaj po lewej stronie sceny za chwilę i możemy umówić się na to, że dam wam te ankiety i zrobicie je w swoich grupach. W ogóle ja mogę powiedzieć, że to brzmi trochę tak no dziwnie, jak w szkole, że ankieta i że to jest bez sensu, ale ja czytałam sobie te pytania i przyznaję się, że naprawdę można tak samemu po prostu porozmawiać ze sobą i się sobie zdać sprawę z tego, że okej, to jest okej dla mnie w internecie, a to nie, to mógłbym zmienić, a to nie, więc... To jest dobra podkładka pod rachunek sumienia poza tak, wszystkim, tak. Na pewno. To, że tak, wirtualna Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych, u nas można dostać rozgrzeszenie też. Naprawdę szarżujesz to uważaj, dzisiaj, Rafał. Uważaj, bo będziesz miał kolejki. Nie jeszcze. Przypominam sobie, żeby tam był zatrudniony jakiś kapłan, ale może. Nie doczytałeś, tak jest, nie doczytałeś do końca. Nie doczytałem. Tylko, szanowni Państwo, kochani, bo nie ma cienia wątpliwości, że wirtualna rzeczywistość może uzależnić, ale i łowienie ryb może uzależnić i w ogóle wszystko. Więc warto sobie zdać sprawę z tego, że nasze wejście w uzależnienia to nie jest, nie wiem, powodowane ciekawością jakiś, nie wiem, tajemniczy stwór, który się pojawia. Zwykle jest to po prostu ucieczka od siebie, to znaczy niezgoda na siebie, złe takie czucie się w sobie, w relacji z samym sobą. I tu jest dla mnie kluczowe, byśmy nie oddawali tego głosu sumienia, który myślę w nas w sposób naturalny jest. Dawali mu dojść do głosu pomimo lajków czy dislajków. Bo dzisiaj, to pewnie już tego doświadczacie powoli, sztuczna inteligencja będzie próbowała myśleć za ciebie na bardzo wielu polach, nie tylko zakupowych, co oczywiste, że będzie chciała sprzedać to, co wydaje się móc cię zaciekawić. I zresztą robi to bardzo skutecznie. Ale też myślę, że dojdzie do takich momentów, w których to będziemy pytać, czy ja to lubię, tą sztuczną inteligencję, oraz czy to jest dobre, nie? Czy dobrze jest dać bezdomnemu 5 zł? Co o tym myślisz? No i ta ona odpowie tak czy nie i tak się zachowasz. Pamiętamy takie czasy, że marzyły różne rządy, CIA i inne, żeby oczipować ludzi, żeby wiedzieć, co oni myślą, co oni robią. No, wydawało się to być niemożliwe. Tymczasem nie musieli nikogo oczipować. Zabijamy się sami o najnowsze modele tych chipów. Upgrade'ujemy te aplikacje, które wpuszczamy w zdjęcia, w kontakty, świadomość. Oczywiście po to, żeby nas było wszędzie więcej, ale też o nas jest pełna wiedza. Czy może nas to nie lękać, Magdo, bo to mnie ciekawi. Czy możemy o tym, nie to, że zapomnieć, ale jakby żyć, no tak,
Już tak jest, wszystko o mnie wiedzą, nic tajnego pod światłem. Czy ta myśl nie spędza ci snu z powiek? Jeśli chodzi o mnie, to myślę, że jeszcze dużo o mnie nie wiadomo tak naprawdę, bo no, to jest po prostu kwestia sobie uświadomienia, okej, tym mogę się podzielić, a tym nie. Po prostu ja mam wrażenie, że to co robię w internecie, to jest jakaś taka pasja połączona z być może inspiracją dla kogoś, że ma dziewczynka, która sobie założyła kanał na YouTube, że dziewczyna, która miała ogromne marzenia, że tak naprawdę nie mając ani pleców, ani pieniędzy, ani niczego, że to wszystko może się udać, jeśli tylko będziemy po prostu do tego dążyć. A powiedz, Magda, przepraszam, wszedłem ci słowo. Mów. Myślałem, że skończyłaś, bo zawiesiłaś głos. Chciałem zapytać, czy ktoś kiedyś wykorzystał jakiś materiał, który stworzyłaś, przetwarzając go na przykład w formie deepfake'a, włożył w twoje usta coś, czego nie chciałabyś powiedzieć? Tak. Na przykład był taki moment, kiedy była jakaś rozmowa i ktoś pociął to tak, że wybrzmiało to w zupełnie inny sposób, niż ja to powiedziałam, niż rozwinęłam tę myśl. No więc to jest akurat straszne i właśnie w tym momencie zawsze odkładam telefon i to jest taki wtedy ewentualnie telefon do bliskich, żeby po prostu z nimi porozmawiać na żywo, więc finalnie zawsze po prostu potrzebujemy tego kontaktu z kimś na żywo. Bo wczoraj tutaj mieliśmy taką rozmowę też, tutaj znalazłem takie jedno pytanie. Czy będąc w wirtualu czułem odosobnienie? Wczoraj mnie dotknęło, kiedy rozmawialiśmy tutaj na scenie Stał z raperem, który grał tutaj wczoraj koncert i on mówił, że czuł się bardzo wyizolowany będąc na scenie i mając tańczący tłum pod sceną. Czy ty publikując treści... Dodaj, że czuł się odizolowany, bo był naćpany po prostu wtedy. To był powód, dla którego czuł tą wyizolowanie. Nie, mi się wydawało, że mówił o tym, że był naćpany trawą i czuł się po prostu wydrążony. O tym była ta jego wypowiedź. Znaczy, pytanie dotyczy poczucia izolacji w sieci, nie? Tak. Ja zrozumiałem tą jego wypowiedź wczoraj jednak inaczej, ale okej. Kontynuujmy. Natomiast pytam Magdę o to poczucie izolacji w tłumie ludzi. Czyli masz tłum ludzi, który jest odbiorcą treści, które publikujesz? Wiesz co, ja mam wrażenie, że tak skupiliśmy się trochę na tych złych stronach internetu, a ja na przykład będąc w internecie i pokazując trochę swoje życie i śpiewając, pokazując te swoje pasje, to mam wrażenie, że się otworzyłam właśnie na świat i że teraz, jak kiedyś mogłabym powiedzieć, że byłam totalnym introwertykiem, to teraz lubię po prostu poznawać nowych ludzi i dzięki temu, że ten internet dodał mi trochę takiej pewności siebie, to teraz w takim prawdziwym życiu czuję, że jestem tak totalnie sobą i na scenie, kiedy śpiewam, wtedy czuję, że w ogóle tam nie ma żadnego kłamstwa. W ogóle scena dla mnie jest czymś takim, że mam wrażenie, że tutaj nie da się w ogóle cokolwiek ukryć. Jak się stresujesz, to ludzie to wyczują, że już tworzy się jakaś bariera, a jak nagle wrzucisz na luz, to okazuje się, że totalnie ludzie czują też tę energię i potem wychodzą z koncertu i mówią, kurczę, potrzebowałem po prostu uśmiechnąć się i poczuć się tak wolniej, chociaż przez chwilę. Mhm. Spotkałem kiedyś takiego mężczyznę, lat 22. Był to człowiek wielu talentów i w sumie inteligentny, który spędził mniej więcej rok swojego życia nie wychodząc z pokoju. W zasadzie jedynie dowożono mu pizzę. Miał wokół siebie pełno butelek pustych po coli i znaleziono go w stanie agonalnym. Dość powiedzieć, że już nie korzystał z innych nawet pomieszczeń w swoim domu, oprócz tego fotela, przed którym prowadził wojnę z całym światem, będąc tam jakimś królem, już nie wiem w jakiej grze, ale wszedł w tę grę do tego stopnia, że wszystko inne przestało istnieć. Czyli cała fizjologia działa się w tym konkretnym fotelu. Ile to trwało, nie wiemy, tygodniami. Ale wiem, że ten proces wychodzenia, powrotu do siebie, ten detoks, który później został, no sam sobie narzucił jakby z wyboru, przyniósł owoce. I jestem głęboko przekonany, że osoby, które będą same w tym swoim dosyć, nazwijmy to, łatwym sposobie życia, czyli takim, który nie wymaga żadnej interakcji z innymi, no bo co tam poprowadzić armię, żeby zdobyć Szwecję, jak się nie uda, dokupię w żołnierzy i pójdę jeszcze raz, to nie są problemy prawdziwego świata, więc chodzi mi o to, że samotność jest taką, no,
potworną rzeczą, która może sprawić, że naprawdę będziemy zupełnie zapomniani, gdzieś umierać po cichu, z włączonym telefonem, mając te wszystkie, nie wiem, upgrade'y możliwe i tam apanaże, które wynikają z tego życia nieprawdziwego, a w życiu nawet nie będziemy bankrutem, po prostu w ogóle nas nie będzie. I ty mówisz o plusach tego świata, są niewątpliwe, ale nie straćmy z oczu tych naszych bliskich, którzy najpierw odeszli tak po prostu, że tam sorry, mam weekend, zostawcie mnie, idę sobie grać, bo to naprawdę może się przerodzić w życie zamiast. Tak, oczywiście, że tak. To nie są też łatwe sprawy i to już są poważne sprawy, które potrzebują gdzieś tam wsparcia nawet i psychologów, i psychiatrów, więc no to już myślę, że zupełny etap, coś zupełnie innego. Terminalny. Ale ja myślę, że Magda chciała powiedzieć o tych jasnych stronach, bo zaczęłaś mówić o tym, że... Tak, strasznie. Nie, ale zaczęłaś mówić o tym, że internet pozwolił ci się rozwinąć, nie? Że byłaś introwertyczna, tu się otworzyłaś, zaczęłaś komunikować więcej. Powiedz jeszcze, gdzie widzisz te potencjały kreatywne, które tobie pozwoliły właśnie postawić na rozwój w tym obszarze, nie? No. Ja na przykład zaczęłam pisać sobie piosenki i wrzucać je do internetu. I kiedy ludzie gdzieś tam pokazali mi, że im się to podoba, to zaczęłam zapraszać innych artystów do tego, żeby tworzyć z nimi piosenki z trzech słów. I to było dla mnie tak niekomfortowe, żeby zaprosić kogoś do siebie, żeby stworzyć z kimś piosenkę po raz pierwszy w ogóle się z nim widząc. A właśnie dzięki internetowi to sprawiło, że ja chciałam po prostu być jeszcze lepsza, rozwijać się w tym, co robię. I mimo tych właśnie niekomfortowych sytuacji chciałam postawić na swoje i okej, Magda, jest ci niekomfortowo, zapomnij o tym, po prostu napisz piosenkę z kimś, kto być może otworzy ci kolejne drzwi, być może pokaże ci zupełnie inny pomysł na to, jak tworzyć, na to, jak pisać teksty. Więc tak naprawdę moje też myślenie jest takie, żeby zawsze stawiać się w takiej sytuacji, kiedy czujemy się trochę niekomfortowo, ale to zawsze prowadzi do rozwoju. Czyli chcesz powiedzieć, że ten internet, te nowe sposoby dotarcia mobilizowały cię do pracy? Tak, dokładnie. No ja też jestem trochę pracoholikiem, muszę się przyznać, ale... Trochę, czyli ile godzin dziennie odpoczywasz? To jest tak naprawdę pobyt w Lizbonie, to jest dla mnie taki moment, kiedy czuję, że odpoczywam, że ten telefon jest gdzieś tam z boku, że mogę się zobaczyć z ludźmi, chociażby właśnie z tymi, którzy teraz przyszli. W ogóle podziwiam was, bo siedzicie na słońcu, jest gorąco, ale strasznie, strasznie miło, że przyszliście. I mimo tego, że tutaj jesteśmy w internecie też, to chciałam wam podziękować, bo naprawdę no wielkie brawa dla was i bardzo miło was też poznać. I cieszę się, że przyszliście i mam nadzieję, że jeszcze to nie pierwszy raz, jak się zobaczymy. A jeszcze chciałem zapytać, bo dzisiaj jak tworzy się muzykę, to właściwie nie trzeba się spotykać. Czy ty wspomniałeś o zapraszaniu innych artystów? Spotkaliście się, czy częściej tworzyliście rzeczy na odległość? W COVID-zie nawet całe orkiestry... Spotykaliśmy się. Ale był taki moment, kiedy właśnie był COVID i tworzyliśmy moją płytę przez internet. Na odległość. Tak, tak. I było fajnie? Lubiasz to? Totalnie nie. Okay. Te piosenki, które gdzieś tam stworzyliśmy przez właśnie internet, to w ogóle mam wrażenie, że są wyprute z emocji, takich prawdziwych. No to tak jak mówi się właśnie, że wiadomości wysyłane w komunikatorach są pozbawione tego komponentu emocjonalnego, nie? Tak, i ja mam wrażenie, że czasami jak ktoś coś do mnie napisze i nie wyśle tej emotki, i jeszcze wyślę kropkę, to myślę, o nie, to jest chyba jakaś kropka nienawiści, nie wiem, co się wydarzyło, gdzieś zrobiłam błąd, więc no te wiadomości czasami, jak z kimś się za dobrze nie znamy, to można odebrać dwuznacznie. Dokładnie tak, ale myślę, że trzeba docenić to, że ta płyta mogła powstać, nie? Bez konieczności spotykania się w czasie, kiedy to było prawda. Trudne, nie? To też prawda, bo faktycznie nie mogliśmy po prostu się spotykać i musieliśmy działać przez komputer. To jak szukać tego balansu, nie? Jak szukać, gdzie jest ta cienka linia? Ja myślę, że to jest mega cienka linia. Potencjałem tak a zagrożeniem, nie? Myślę, że w sumieniu własnym to jest najlepsze miejsce na spotkanie, tak. Ale jest pewnym niepokojem, kiedy tam, nie wiem, przychodzisz z wizytą do rodziców i pierwsze, co szukasz, to ładowarki, a nie uścisku i tego spojrzenia w oczy. No to już jest coś wtedy nie tak. No to dokładnie, ale ten moment, żeby zdać sobie sprawę, że patrzenie w oczy bliskiej osoby, założyłem okulary, patrzenie w oczy jest tak rzadkim towarem, przepraszam, że tak mówię, dobrem w porównaniu z gapieniem się w to, że ta dysproporcja
Nie chcę przerażać, bo to nie o to chodzi, żebyśmy teraz o rety strasznie 7 godzin patrzyłem dziś w telefon, a nawet 7 sekund nie patrzyłem w oczy brata, mamy, dziewczyny. To jest ciężkie, prawda, żeby tak spojrzeć w oczy komuś. To się zmieniło całkowicie. Teraz pamięć. Kolejna rzecz, którą chciałem zapytać ciebie, to pamięć. Jak pamiętam dobrze, to w podstawówce no przynajmniej 50 telefonów znałem na pamięć, numerów telefonów. 50? To przynajmniej, to myślę, że dużo więcej. Ile znasz tak na pamięć teraz? Swój, mamy, taty i to chyba by było na tyle. Trzy, bo niepotrzebne. Czy oddajesz kalendarzowi swojemu kontrolę nad tym, co cię czeka, czy starasz się pamiętać, co masz jutro, pojutrze i pojutrze do zrobienia? Wszystko w kalendarzu, totalnie wszystko w kalendarzu. Nie wiem, czy to jest dobre, czy złe, bo ja mam wrażenie, że jak sobie coś zapiszę, i to jeszcze na kartce najlepiej, to mam wrażenie, że jak sobie właśnie zapiszę jakieś takie rzeczy, które chciałabym osiągnąć, które są moim jakimś takim nawet najmniejszym celem, to wtedy to jest zapisane i mam wrażenie, że to musi się wydarzyć. Więc to też jest kwestia tego, jak napiszę w telefonie, to nie ma opcji, a jak na kartce, to już dzieje się coś magicznego. Mądre wspomaganie, ale też żeby nie zamiast. Za pomocą narzędzi IT, wirtualnej rzeczywistości, realizuje zdecydowanie więcej celów. To jest jedno z zapytań, które kierujemy w ankiecie Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych. W twoim przypadku to prawda, jestem przekonany. No myślę, że tak. Właściwie internet umożliwił ci tak realizację tych celów. Ja naprawdę mieszkałam w takiej miejscowości, gdzie każdy się znał i miałam wrażenie, że to, o czym marzę, to jest w ogóle i tak odrealnione i gdzieś tam wszyscy mi też wokół mówili, że Magda, gdzie? No przecież ty jesteś z tej małej miejscowości, w ogóle nie ma opcji. A ja po prostu wzięłam sobie kamerkę, która po prostu taka pikseloza, że tam nie dało się nic oglądać, ale wzięłam tę kamerkę i zaczęłam po prostu śpiewać. I to był taki pierwszy krok, taka odwaga po prostu, mam wrażenie, tej małej dziewczynki Magdy, która wypłynęła na głębie. Tak, która po prostu postanowiła, no dobra, no może tak sobie myślicie wy, ale ja po prostu chcę zrobić swoje. Ja bym chciał was zaprosić do tego, żeby wziąć udział w tej ankiecie, myślę. Magda, zapraszasz? Oczywiście, że ja bym też chętnie sobie taką wypełniła, tak dla siebie. Proszę. Znaczy mogę wam potem oddać. Liczymy na to. Dobra. Nie, fajne jest. Ja uważam, że tu jest dużo takich dobrych pytań, których sami nie potrafilibyśmy sobie zadać i mam wrażenie, że w ogóle jak gdzieś tam się rozmawia z drugim człowiekiem, to zawsze coś się wydarzy takiego, że dana osoba nas inspiruje. No i znowu dochodzę do tego, że po prostu każdy jest wyjątkowy na swój sposób, no i każdemu jest do twarzy po prostu we własnej osobie. Zastanawialiśmy się nad zmianami, które ewolucja przyniesie, czy będziemy mieli niedługo takie długie kciuki i grube, żeby tak łatwiej przewijać to. I chcę cię spytać, co najczęściej nie odrzucasz? Znaczy, jakie treści najczęściej przykuwają twoje uwagi, poza tymi, które dotyczą bezpośrednio twojej kariery zawodowej i piosenek? Czyli co chętnie chcę oglądać? Co oglądasz, tak? Jak targetować pod ciebie mój przekaz? Ojeju, uwielbiam oglądać morskie zwierzęta. To mnie jakoś tak uspokaja. Nie wiem, czy jesteś w stanie nagrać takie rzeczy dla mnie, tak? No możemy spróbować, bo tutaj niedaleko można popływać z delfinami. Nie o wiem, matko, czy wiecie, no to tak, oczywiście. To ja bym oglądała na bank. Ty to musisz się natłuścić i ogon syreny przypiąć. Rafciu, naprawdę twoje wyobraźnia zaczyna mnie niepokoić. No, więc nie pytałeś, jakie treści masz publikować, żeby Magda zaczęła cię obserwować. Magda zaczęła mówić o morskich zwierzętach, więc... Nie, ja załapałem oczywiście. Więc no to są takie rzeczy, które właśnie morskie mnie uspokajają. Nie wiem dlaczego. Ja chyba po prostu w tym internecie szukam plusów. W tym wypadku też plusków. Tak. Dobrze, to jestem przekonany, że to, że oglądacie nas w internecie, jest najlepszym dowodem na to, że można dużo dobra przez ten komunikator czy ów przekazywać, to na pewno, ale też zastanawiam się nad odpowiedzialnością, bo kiedyś zawód dziennikarza, szlachetny bardzo zawód, to był zawód, który bardzo szybko weryfikował, kto się nadaje, kto nie, znaczy po prostu nie miałeś łamów. Nie mówię o państwach totalitarnych, jakim była nasza ojczyzna przez jakiś czas, ale tam, gdzie była, powiedzmy, wolność medialna, tam, no jeśli mówiłeś bzdury, to co powiedziałaś, Magdo, pięknie, jak nie mówisz prawdy, to nie jest ciekawe. To jest to myśl Mackiewicza Józefa, też świetnie podana. A dziś nie.
Dzisiaj może być tak, że im głupiej, tym lepiej. Znaczy, bo tak kiedyś było, że... Ale na chwilę. Czy ja wiem? No myślę, że ta popularność ludzi, których pranki polegają na tym, że walą głową w ścianę, jest dosyć trwała i raczej... Ale wiesz, jest potem youtuberzy zaczynają tworzyć muzykę, okazuje się, że to nie jest ich pasja, no i w sumie się kończy. No i w przypadku muzyki tak, ale w przypadku, wiesz, tych eksperymentów na własnym ciele, które na pewno nie są bezpieczne, co więcej, pociągają masę naśladowców, często kończy się to wszystko tragicznie, to jest ciągle na fali wznoszącej i nie wiem, jakby można było to zatrzymać. Nie sądzę, żeby ktoś miał dobry pomysł na to. Z innymi słowy, czy cenzurować internet? Ja myślę, że powinno się niektórych po prostu ludzi gdzieś tam ukrócić ich historię w internecie. Aczkolwiek, tak jak mówisz, ludzie chętnie to oglądają i wydaje mi się, że dlatego, że dzięki tym ludziom czują się lepsi. Tak. Że nie jestem taki głupi nie jak jestem, on. Naprawdę. Kiedyś ja mam wrażenie, że tak jest. Że w XIX wieku, a nawet na początku XX, jak byłeś głupi, to wiedzieli tylko o tym najbliżsi. Dzisiaj dowiaduje się cały świat i to natychmiast, nie? To a jest przerażające. A jakie były punkty zwrotne dla ciebie, kiedy ty poczułeś, że ta kariera rzeczywiście nabiera rozpędu? Czy były takie, to były takie kamienie milowe, takie punkty konkretne? Taniec z gwiazdami, czy... No to były takie właśnie konkretne punkty. Znaczy dla mnie to każdy krok miał ogromne znaczenie. To były takie malutkie kroki, że czasami tylko ja to zauważałam. Ale faktycznie dla ludzi, którzy mnie oglądali, to były te większe rzeczy. Tak jak mówisz, właśnie taniec z gwiazdami, czy występ u Kuby Wojewódzkiego. No i wtedy nagle widziałam, że więcej osób gdzieś tam zauważa to, co robię. Niestety wtedy dopiero zaczyna gdzieś tam doceniać. Więc to są takie mega miłe rzeczy, a z drugiej strony, jak tak się głębiej zastanowić, to szkoda, że właśnie takie rzeczy muszą nas ukształtowywać i mówić nam, okej, okay, no to teraz po tym już jestem super. Magda, nie, zawsze powiedz, byłeś super. Za co się kochasz, Magda? Tak najszczerzej. Chyba za to, że po prostu jestem normalna w tym wszystkim, że nie traktuję tego mojego, powiedzmy, drugiego życia jako coś niezwykłego. Uważam, że to wszystko to jest po prostu moja praca i być może właśnie ta trochę większa wiara w marzenia niż u innych. I chyba po prostu lubię siebie za to, że to jest... O matko, to jest takie ciężkie pytanie. Wyobraźcie sobie, że teraz ktoś wam zadaje pytanie, za co siebie lubisz. Ja powiedziałem kochasz. A jeszcze kochasz, no to już w ogóle. Ale kochasz. Kocham siebie chyba za to, że po prostu jestem... zwykłym człowiekiem, myślę, że z dobrym sercem i po prostu liczy się dla mnie dobro drugiego człowieka i traktuję innych tak samo, jak ja chciałabym, żeby traktowano mnie. A często jesteś w takich miejscach, bym powiedział, niezręcznych, zaczepiana, zrób sobie ze mną zdjęcie, przytul się, napisz coś do mnie, pozdrów kolegę i jak reagujesz? No to zależy, bo wiesz, na przykład jeśli moje pozdrowienia znaczą dla kogoś tak dużo, w sensie, nie wiem, piszą, że zaobserwuj mnie, to wtedy w ogóle będę najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. No to nie powinno totalnie tak wyglądać. Możesz uśmiechnąć się po prostu dzięki temu, że gdzieś tam poszła jakaś obserwacja, ale bez przesady, no już gdzieś tam, jeśli chodzi o zdjęcie, no to w ogóle to jest dla mnie zawsze miłe. To jest też kwestia poukładania sobie w głowie, że ktoś chce po prostu mieć pamiątkę z tego. Tak samo jak, nie wiem, jesteśmy sobie w Lizbonie i gdzieś tam zobaczymy ładny obrazek i chcemy po prostu zrobić zdjęcie. No to tak samo też to traktuję. Dystans do popularności jest potrzebny. Tak, dokładnie. Przywołam tak. Krótką anegdotę. Beata Michniewicz, to jest taka dziennikarka radiowej Trójki, znana także z telewizji dzisiaj, ale wówczas, kiedy zdarzyła się ta historia, którą teraz szybko Państwu opowiem, nie występowała w telewizji, występowała wyłącznie w Trójce. I przyjechała na stację benzynową, tankuje, no i podchodzi do płacenia i pan tak na nią patrzy i mówi: pani z Trójki? A ona taka zadowolona mówi: skąd pan wie? No widzę, że tankowała pani w trzecim dystrybutorze. Najgorzej. To jest urocze, ale podobno jest taki test stacji benzynowej, że w momencie, kiedy zaczynają cię poznawać na stacji benzynowej, to znaczy, oho, Magda jest popularna. Tak? No to kurczę. Poznają cię na stacjach? Poznali mnie. No. Ja wtedy na przykład, wiesz, biorę jakąś hot doga na przykład biorę i mówię: o nie. Ale siara, dobrze, że nie przyszłam po papier toaletowy. Nie, no to też z dystansem, no wiadomo, że jestem człowiekiem, też kupuję papier toaletowy. Całe szczęście, że tego nie robią za nas maszyny, dobrze. Dobrze, Rafał, widzę, że masz ochotę zadać jakieś ważne pytanie. Nie, ważne pytania myślę, że padły.
chcę zaprosić was na spotkanie, które odbędzie się w piątek, tak? Bo to nie jest nasze ostatnie spotkanie w tym składzie. No, będzie fajnie. Zapraszamy. W piątek Rafał będzie opowiadał nieco więcej o uzależnieniach. Nie, o samorealizacji, ale o uzależnieniach też. O tym, że każdy z nas ma szansę stać się najpiękniejszą wersją siebie, nie czekając na nie wiadomo co, tylko już dziś. Najpiękniejszą, na jaką go dzisiaj stać. Bo tak czasem nam się wydaje, że jesteśmy projektem skończonym, to wczoraj o tym trochę mówiliśmy. No nieprawda, no jeżeli dzisiaj nie postąpiłeś w tych swoich pasjach, byciu dobrym, w kochaniu, choć o milimetr, to znaczy, że się cofnąłeś, nie ma możliwości takiego tkwienia w miejscu, stąd to bądź zimny albo gorący. Ale też trzeba myśleć tak, że jeśli zrobisz krok w tył, to zawsze możesz potem zrobić dwa kroki naprzód, oczywiście, więc że tak. Nie ma co tam się też załamywać. Załamywać nie. Jestem przeciwko załamywaniu się. Ja też jestem przeciwko. Ale dno jest potrzebne. Też nie po to, żeby się od niego odbijać, ale po to, żeby zobaczyć też, co cię na nie sprowadza. Znaczy, jakie są te twoje talenty, które zakopałeś bez sensu i tam z tego dna je wyszarpać i zacząć realizować, tak jak ja ta myślę, maleńka że Magda przed laty. Tak, ja myślę, że nawet każdemu czasami jest potrzebne takie trochę gdzieś tam zahaczenie o to dno, żeby sobie uświadomić, że okej, wczoraj czułem się jakiś taki lepszy od innych, a tak naprawdę nie powinienem, bo zobacz, może mnie spotkać dokładnie to samo, co drugiego człowieka i mogę być tu, a mogę być za chwilę jeszcze niżej, a mogę być za chwilę najwyżej, więc po prostu moim takim motto życiowym i to, czym się kieruję, to po prostu być zawsze człowiekiem dla drugiego człowieka. Bardzo mi się podoba człowieczeństwo, no to oczywiście naturalna chęć bycia szczęśliwym, niewątpliwie ów rozwój, do którego jesteśmy wszyscy zaproszeni i ta cecha ludzka, która jest niezbywalna, niezależnie od tego, jak jesteśmy głupi, mądrzy, piękni, brzydcy, grubi czy chudzi, to to, że jesteśmy kochani i zawsze będziemy i że w zasadzie jedynym powodem, dla którego tu się znaleźliśmy, jest osobowa miłość i w sumie po to się znaleźliśmy, by w niej mieć swój udział. I to myślę, że Światowe Dni Młodzieży są doskonałą okazją, żeby sobie to przypomnieć, na czym się buduje to nasze życie. Dokładnie. I stanąć z drugim twarzą w twarz, nie? No bo to jest taki czas doświadczenia wspólnoty. Ja na przykład jeszcze tak się tylko wtrącę, że jak czasami sobie oglądam takie TikToki, jak jest dużo, dużo ludzi i oni śpiewają razem właśnie na takich wydarzeniach typu Światowe Dni Młodzieży, to mówię, jak oni mają fajnie. No i właśnie, no zobacz, dziś my mamy tak, fajnie. Jednak to nie ten kciuk zwyciężył, tylko ci ludzie, co nie? A wybierasz się na to czuwanie z papieżem Franciszkiem no, chciałabym, w sobotę? Tak, chciałabym. Myślę, że się uda, no. Tam tłum pielgrzymów będzie koczował na ziemi. Myślę, że coś zobaczę, chociaż ja nie jestem za wysoka, więc może. A ważne, żeby usłyszeć. Weźmiecie. Ale masz dwóch aniołów stróżów, widziałem, bo jest twój brat, bardzo fajny. On dietetykiem jest zresztą dobrym. Tak, tak. I menadżer też taki opiekuńczy, tak, więc i moja na pewno mama. Dźwigną cię na barki swe. Tak. Wszystko będzie widać. To dobrze, kochani, mamy świadomość tego, że nasza obecność tu w świecie wirtualnym to jest coś ważnego, ale jeszcze ważniejsze jest to życie, które dzieje się tu i teraz i też mam taką nadzieję, że każdy z nas te dni, które szybko przeminą, przeżyje rozkoszując się każdą z chwil, które trwają. W świadomości, że one są króciutko trwałe, ale jednak są teraz. Pan Bóg przedstawił nam się jako ten, który jest. Ja jestem, który jestem. Nie dlatego, że nie był albo nie będzie, tylko dlatego, że tylko dziś, w tym momencie, który trwa, masz okazję się z Nim spotkać. Jak się z Nim nie spotkasz w tej sekundzie, którą teraz przeżywasz, to już ona jest zmarnowana na nic, na byle co. Może nawet na coś, nie to, że niegodziwego, ale coś nie tak pełnego, jak mogłoby być. Także cieszę się, że możemy tu świętować razem. Lizbona jest piękna wami. Dziękujemy bardzo. I zapraszamy w piątek. Będziemy tu o godzinie 20:30. A ja jeszcze zaśpiewam, więc to jest dla mnie cudowne, że mogę tutaj. Ale nie dziś, niestety. No, wiem. Będziemy wiem. Tęsknić do piątku. No już ja bym się tam chętnie dorwała do tego piana, ale w piątek. Dobrze. To Magda mówiła, z którą zawsze jest miło pobyć. No, dziękuję. Dzisiaj na różowo. Nie wiem, czy widzieliście już film o Barbie. Nie jest zły. Fajny, spoko. Nie jest zły. Mówi troszeczkę o tym odkrywaniu swojej roli, swojej drogi, być osobą, zagrania głównej roli w swoim własnym życiu. To myślę ważne, żebyśmy nie dali się ani zaszufladkować, ani łatwo kupić tym, którzy wiedzą, jak sprzedawać. Także bądź wolny i polecamy tę ankietę Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych, bo to naprawdę dobry rachunek sumienia, także na dzisiejszy czas dla wszystkich, którzy w świecie internetowym bywają, a nie znam takich, co nie bywają.
Tak. Dziękujemy. Rafał Urbański, Rafał Polżyński, Magda Bereda. Dziękujemy. Dziękuję. Do zobaczonka.